Dzień dobry, mi się pysie. Robiliśmy rolkę na Instagrama, więc teraz otwieramy Ruptor. Jaki to model jest Ruptora? IP54, no to co mamy na pudełku? IP54, 48V, 20 Ah, 10 cali, dwa tarczowe hamulce, widzę. I to by było wszystko. No to co, otwieramy to? Otwieramy, no to otwierajmy, no to na co będziemy czekać, no. Też jestem ciekawy, wy jesteście ciekawi, co tutaj jest. No i jest. Tu jest pusto. Tu jest pusto. Naklejki i pewnie jakaś instrukcja. A kto by czytał instrukcję? Pewnie ładowarka. To jest ładowarka. Elegancko, przyda się. Musi się przydać. 2,5 ampera, 54,6 V. Nie, 2 ampery, przepraszam. Nie patrzymy na wejście, tylko na wyjście. 2 ampery. No i okej. Będziemy ładować. Nie ma innego wyjścia. I co? I do góry podnosimy. No. I czym ja tu mam to skręcić? Ojejku, ażem teraz narobił. No dobra. To w górę. Dźwigajmy to w górę. I... O, myślałem, że tu cięższe będzie. Nawet nie jest źle. O, toolkit. Jak miło. Ładne to. Co my tu mamy w środku? Pokaż, kotku, co mamy w środku. Fajne, to mi się podoba. Zobaczymy z jakością, jak będzie. Raz, dwa... 3, 4, pewnie do kierownicy. To fajne. To co, kręcimy kierownicę? Najpierw tak lekko złapiemy tylko. Raz. No, trzy różne klucze. Mamy. Chociaż ja uważam, że i tak zawsze używajcie swoich dobrych kluczy, które sobie na pewno kupicie. Jeżeli nie macie, to... Dobra, jest dwa, trzy. O! Tu ładnie się wkręciło, tu się ładnie w palcach kręca. Tu też. Córka! Córka tutaj obok siedzi i patrzy. Córka! Szukaj informacji, co to za hulajnoga jest, jaki to model jest. Zobaczmy, co tu pisze. Jednosilnikowa, już widzę, ale to zaraz dokładnie będziemy oglądać. Electric Scooter Ruptor R3. Szukaj informacji w internecie Ruptor R3. Co tam o niej pisze? Musimy wszystkie śrubki dobrze skręcić. O, jak dużo kosztuje. A to się zaraz okaże. Nasilnika 800 watów, zasięg około 55 km, bateria... Tutaj pisze 20, to coś tam innego. No to moi drodzy, widzicie? Na stronie pisze co innego, na pudełku co innego. Zaraz zobaczymy, co pisze w specyfikacji na hulajnodze. Tylko sobie skręcimy. Tu wszystko jest jakby podkręcone już. Ale i tak ustawimy to pod siebie. I co, będziemy... Dzisiaj jeszcze pojedziemy na testy, krótkie, takie pierwsze wrażenia. Dobra, to się zajmę później, tym się zajmiemy później. Oglądamy pierwsze wrażenia, moi drodzy. Jak tak weźmiemy tą hulajnogę. W pudełku zostało coś jeszcze? Nie, tyle, dobra. Wygląda na taką toporną, taką twardą, taką z... No kurczę, dobrze to nazwali, z pazurem. Niczego sobie. Dobra, zróbmy zbliżenia.
ujęcia z bliska. Ja już sobie GoPro odpinam. Błotnik. No taki plastik, plastikowy plastik. Światełko z folią. Taki mięciutki, ale z dwóch stron ma wzmocnienie. Tutaj może chlapać. Amulet tarczowy. Zwykły linkowy. Linka wygląda. Tarcza 140 chyba bym przypuszczał. Pisze gdzieś tu, nie pisze. Może na przednim będzie pisać. Nie pisze. 140. Opony Wanda. 10 razy 2, 7. 10 razy 2, 7. Zaraz będziemy sprawdzać ciśnienie w oponach. Tak, mamy tutaj wentylek, nóżka, tu światełka plus odblaski, gniazdo ładowania w ciekawym miejscu, nietypowym, ale amortyzator taki prawdziwy, czy tylko śruba, chyba prawdziwy mi się wydaje, taki jak w mojej hulajnodze. Podest szeroki, szeroki, moi drodzy. Mój kajak 40-46. No całkiem spory, prawda? Z podest, więc wszystko tu ok. Z przodu też lampki, z przodu też hamulec tarczowy, oczywiście linkowy. Zapięcie. Zaraz będziemy patrzeć na to zapięcie, jak to działa. Lampki z podświetleniem, chyba tutaj dookoła to podświetla się. To zaraz będziemy sprawdzać. Powietrze oczywiście sprawdzimy pompką. No i co, mamy sztycek kierownicy. Wygląda na mosiężną, na grubą, na dosyć taką porządną. Och, haczyk do zapinania w podest. Podest, o, porządny kawał metalu, a nie plastik. Nie jakiś przy okazji, tylko kawał jakiegoś metalu. No i haczyk, światełko, sterowanie. Tutaj jeszcze coś jest. Nie wiem. Dźwięk, światełko, SM, włącz, wyłącz, hamulce, manetka, gazu. Taka kciukowa. No, nie na palec wskazujący, tylko na kciuka. Tutaj jeszcze są ładne. To jest fajne. To mi się podoba. Zaciski. No to co? Pierwsze uruchomienie. Zobaczymy, jak to wygląda, jak się uruchamia. Czy folia najpierw? No to uwaga. Fajne, fajne, dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Włącz, wyłącz. No. Wam pewnie obraz będzie skakał. No niestety, no nic tu nie zrobię. Chociaż jakbym zmienił częstotliwość i podświetliło się. Tu fajowo jest. O, czekajcie, zmienimy częstotliwość nagrywania, bo jak widzicie, obraz skacze. Zaraz wracamy. No cóż, może być jeszcze gorzej tylko, ale pod odpowiednim kątem, jak ustawię, to coś tu widać chyba. O, chyba. A może to prędkość? Jeszcze raz. No dobra. Nic to nie daje. Muszę, odpowiednia odległość musi być, więc coś tu wtedy jest czytelnego. No tak to wygląda. Szkoda, że nie można tego złapać w odpowiedni sposób. Więc jak jesteśmy w odpowiedniej odległości, to widać lepiej. O, tryb pieszy się załączył. Myślałem, że to będzie światło. Nic się tu nie dzieje, jak przycisnę dłużej. Mode. Okej, to mode się tu zmienia. Aha, widzicie? Mile i kilometry. Nic więcej. Światełko. O, mamy światełko jedno. Nie, tak porządnie świeci. Tak daje. No i... O! Jeszcze stroboskop. Zobaczcie sami. Pierwszy efekt. O,
i sygnał jest słabszy i stroboskop. Szkoda, że nie można włączyć tylko tych czerwonych ringów. No ale dobra, zobaczmy co my tu mamy dalej. Kierunkowskaz. Proszę, proszę, proszę. Kierunkowskaz. Przód i tył. Prawy i lewy. No wygląda obiecująco. Odległość, odległość, odległość. O jest, dobra. I co my tu możemy więcej pozmieniać? Mile, kilometry. Cały. Maksymalna prędkość. Tryb eco, ready. Dystans i całkowita. Przebieg całkowity. Dystans, dystans. Światełka, dobra. To jest włącz, wyłącz. Mile. A jest prędkość, patrzcie. Prędkość, tryb pieszego, tryb eko, tryb, nie wiem, będziemy testować zaraz. Turbo i prędkość pieszego. Stan baterii. Czy możemy coś tu jeszcze zmienić? Nie mam zielonego pojęcia, dlatego będę zaraz. Rączki. Rączki gumowane. Hamulec. Świeci ładnie. Rączki gumowane. Miłe w dotyku. Gaz. No i wyłączamy. Mechanizm składania. Mechanizm składania. Jest tutaj, mamy jakąś korbkę. Tu mamy jakieś zabezpieczenie. Córka, chodź tu, przytrzymaj mi telefon. No zaraz oglądniemy tutaj. Jak to działa? A, widzicie. Tu jest wajcha, a tu jest moment do kręcenia. Więc tu dokręcamy. Tu zamykamy w ten sposób, a tu musimy dokręcić, żeby zabezpieczyć przed złożeniem się kierownicy. Bezpieczne, zdecydowanie. Ale czy dobre? Błotnik jeszcze z przodu. Tu plastik. Tu nie ma nic. Amortyzacja. Mówię, widzicie, silnik z przodu, amortyzacja zabudowana i nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Tu jest plastik. Co tam się kryje? Co tu się kryje pod tym? Trzeba byłoby tu chyba to rozkręcać. Chociaż nie wiadomo, żeby zobaczyć, co tu kryje. Tu, jak widzicie, klej jeszcze jest na gwincie. No także tu nie zobaczymy. I teraz to nie działa. Tu nie otworzymy, bo nam zblokowało. I to jest... Mam dylemat, bo to czasochłonne jest. Patrzcie, ile czasu trzeba poświęcić na to. Trzymaj. Żeby czasu poświęcić na to, żeby... Żeby to sztyce kierownicy rozłożyć. Chyba, że jest jakiś jeszcze inny sposób. Jak się dowiem. O, i dopiero teraz możemy to rozłożyć. Tu założymy haczyk. I możemy podnosić. O, i możemy. Trzymaj. No i teraz możemy sobie podnosić. Powietrza już czuję, że jest mało, więc zaraz pompka w ruch. No dobrze, bateria troszeczkę przestygła, oczywiście się z GoPro zagotowało. No tak, to już mamy tabliczkę znamionowa, że tak powiem. Bateria 20 Ah, 800 W. Nie sprawdziłem wagi. A to w międzyczasie. No, moi drodzy, tak się przedstawia Raptor R3 koloru black. A nie ten black. Po złożeniu.
Jedziemy na pierwszą przejażdżkę, taką szybką? Jedziemy, pewnie, że jedziemy. Pewnie, że jedziemy. Jeszcze tylko powietrze już dopompowałem. Oczywiście mało, musicie pamiętać, za każdym razem dopompujemy zawsze powietrze. Jeszcze tylko śrubki wszystkie sprawdzę, czy są dokręcone. I lecimy. I lecimy, pierwsze wrażenia zaraz będą. No dobra, Mysiopysie, jesteśmy na pierwszej przejażdżce. Mamy prędkość oto. Co tu pisze? Kurde, no nie widzę, no. Nie widzę. Nie wiem, jak wy to widzicie. Będziemy się przejechać. Oto, czyli 10 na godzinę. Nie. Eko. Eko tam było, prawda? Eko tam było, czyli 10 na godzinę. Tempomat się załącza. Ja osobiście nie lubię tempomatu, patrzcie. No. Chociaż powiem wam, przy tym 10 na godzinę mega stabilnie jest. Można jedną ręką, nie polecam. Oczywiście nie polecam jazdy jedną ręką, ale mi brzuch widać. Super wide to obraz jest, więc wybaczcie. Mój wielki bęben. Więc... No co wam powiem, 10 na godzinę, ale. Co ciekawe, zobaczcie, za ten czas ja sobie ubiorę okulary, bo chcę... No właśnie, widzicie? Tutaj jest coś, tu wymaga to, o. Popatrzcie, stawiam i leci. Czy to jest... No to trzeba myśleć o takich rzeczach, żeby... No jest lepiej już, prawda? No, ale jakbyście postawili tak niefortunnie troszeczkę gdzieś, ja wiem, że tu głośno jest, mogłem wziąć nakładkę mikrofonową. A nie pomyślałeś, Misiu. Nie pomyślałeś, Misiu. Ready tu pisze. Tu pisze ready. Eko. STD. Cokolwiek. Turbo. I tryb pieszego. No dobra, zobaczmy, co tu się będzie pojawiać. Tak na miejscu. Na czerwone pole to pewnie jest max. STD 20. Turbo 45. I tempomat się załącza. Będziemy szukać miejsce, gdzie tempomat można wyłączyć. Strasznie głośno. Jedziemy stąd, jedziemy stąd. Później zaglądniemy sobie w ustawienia. Oczywiście blokadę już ściągnąłem. Gdzieś to krótka rolka wyjdzie na ten temat. A my mamy... Co mamy za prędkość? Turbo? No turbo. No nie dobrze, że ten tempomat się załącza. Trzeba będzie go gdzieś wyłączyć i lecimy. No powiem wam. Aha. Jeszcze jedna rzecz, która mnie jeszcze w domu uderzyła. Nic się tu nie ugina, amortyzacja. Nic, kompletnie. Zobaczymy, jak to na trasie wyjdzie. Pojedziemy sobie w kilka miejsc. Takich, ale prędkość sobie zmniejszymy, bo nie będziemy tutaj jechać tak szybko strasznie, bo tu jest bardzo duży ruch uliczny. Nie turbo miało być, nie prędkość. O, to miało być. Dużo pieszych, dużo biegających, dużo rowerzystów. Musimy bezpiecznie jechać. No i tempomat się załączył, więc jedziemy sobie na tempomacie. Jak widzicie, bardzo stabilna pod tym kątem. Jest bardzo stabilnie, natomiast nic, kompletnie. Patrzcie, stabilnie jest mega. Mogę skręcać jedną ręką. Niewiele hulajnóg daje takie możliwości, są takie stabilne. A ta jednak to nam potrafi zaoferować. To na plus. Na minus, na chwilę obecną,
chwilę obecną powiem Wam tak, nie widzę baterii. Oprócz tego, że widzę wskaźnik baterii, ale z doświadczenia wiem, że nie należy się sugerować wskaźnikiem, tylko woltaż. Woltaż, jaki on pokazuje. Może gdzieś to trzeba zmienić. Przeglądam dla Was instrukcję obsługi oczywiście, bo może coś tam być na ten temat. Więc moi drodzy, tak jak mówiłem, na chwilę obecną amortyzacja jest twardo. Jest twardo, ale będziemy jechać po takich nierównościach, to jeszcze przetestuję. A na chwilę obecną to jedziemy gdzieś dalej. Jedziemy do pracy. Jedziemy do pracy do kolegi Michała, który bardzo często gości o hulajnogach u mnie na kanale. Więc zobaczymy, co on powie na temat tej hulajnogi. Bo zaraz kończy pracę. To go akurat dorwiemy. Nie. Amortyzacja. No moi drodzy, jest za twardo moim zdaniem. Ja 100 kg ważę, to ciężko, ciężko naprawdę, żeby czuć cokolwiek pod tym względem. Dobra, żegnam się z Wami. Do zobaczenia za chwilkę. Witam z powrotem. Jesteśmy na bazie MPK. Przyjechałem do Michała. Michał właśnie skończył pracę. Na co dzień Michał lata Motusem Pro Sportem w wersji 2021. Był Michał u mnie kilka razy na kanale, więc tradycyjnie Michał, co, bo ty się, przyjeżdżam do ciebie, jak przychodzą do mnie hulajnogi, efekty wizualne Ruptora R3. No powiem, że wizualnie mi się podoba. Na pierwszy rzut oka jest, porównałem do Motusa Pro Sport GT. Wizualnie, mimo tego, że jest mniejsza, ale tak bym powiedział, że coś podobnego. No wiadomo, że są różnice, ale no. Poza tym, no, kierunkowskazy ma. Wow. Patrz tu, włączę prawy kierunkowskaz. Taki bajer. Oprócz tego oczywiście podświetlenie, które zawsze się włącza dolne, bo oświetlenie przednie można wyłączyć. O, sygnał dźwiękowy, to nie to, o. Natomiast oświetlenie boczne świeci zawsze, co moim zdaniem jest na plus. Niech będzie to widoczne, mimo że ktoś zapomni. Natomiast pierwsza jazda, Michał, siadaj, jedź i powiedz, jakie wrażenia z pierwszej jazdy są twoje. Przejedź się kawałek. Manetka w kciuku, prędkość zmieniasz tutaj. To moim zdaniem powinno być delikatnie podświetlone, byłoby łatwiej. Szczególnie na początku masz teraz turbo włączone, więc pełna moc. Dobrze, spróbujemy. No to próbuj, Michał jedzie się przejechać. A my... czekaj, światła? A światła... Nie, tu, jest. Są światła, a my tymczasem oglądniemy sobie jeszcze Michała, jaki on ma tu przebieg, 400 km, 3400 km, zapięcie, torba, lampka dodatkowa, on to jakoś tutaj sobie mocuje, lampka przednia, widzę, że modyfikacje, co chwila modyfikacje, sobie tutaj jakieś usprawnienia daje, lusterko, i narzeka na hamulec, bo tutaj ma hydrauliki, gdzieś mu cieknie ten hydraulik jeden. To jest Motus Pro Sport, ale my nie o Motusie Pro Sporcie, tylko o Raptorze R3. Powiem Wam, że tak, ja przejechałem kilka kilometrów, to znaczy prawie 10 i powiem Wam, że 800 W fajnie czuć. Ładnie hulajnoga przyspiesza,
Natomiast o minusach muszę się zastanowić na temat minusów jeszcze i Wam opowiem o minusach kiedy indziej. Na razie skupiamy się na tym, co jest fajne. No i co, Michał? Taka szybka przejażdżka. Moc 800 watów tutaj jest. 800 watów. No na pewno jest to różnica nieporównywalna do mojej, gdzie są dwa silniki po 1000 watów, to jest 800. No to na pewno to będzie, będzie to odczuwalne. No i cóż, no to jest dopiero rozpakowana hulajnoga. No tak. Zawieszenie no jest tak sztywne, tak twarde, że ja w ogóle przy mojej wadze ono nie pracuje praktycznie w ogóle, nie wiem dlaczego. Być może kwestia jakiegoś odblokowania albo regulacji. To już będziesz dochodził. Będę dochodził i powiem Ci szczerze, że u mnie też nie pracuje to zawieszenie. O ile z tyłu rozkręciłem śrubę, tak z przodu nie ma żadnego dostępu do tego i muszę to rozgryźć jakoś. Natomiast na dzień dzisiejszy zawieszenie jest jakie jest, czyli twardo. Twarde, strasznie twarde. Twardo, jednym może się to spodobać. Natomiast ja lubię, jak jest miękko. No tak. Ja lubię, jak jest miękko. 20 amperogodzin bateria, czyli więcej niż u Ciebie. Bo u Ciebie 18. 18. No, więc to może się przekładać na zasięg. No pewnie będzie. Będzie się mogło przekładać na zasięg, bo tu jeden silnik, chociaż będzie bardziej ciężej pracował. I więcej prądu będzie. Zrobimy testy zasięgu przy 20 na godzinę i zobaczymy, co to nam wskaże przy mojej wadze. Dobra, moi drodzy, robi się już ciemno, więc ja już jadę do domu, bo jutro do pracy i żegnam się z Wami i z Michałem i lecimy do domu, każdy z nas. Na razie, pa, pa. Cześć. No i super.